Władimir Putin rozpoczął pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Jeden z naszych autorów, Dawid Patykajokos, na naszych łamach napisał, że coś Putin oszalał. Rosja wtargnęła na Ukrainę od północy, głębokiej północy, bo aż od Białorusi tutaj po Krym. Na całej tej długości zaatakowała. Decyzja Putina wynikała z kalkulacji zysków, strat. Ma sprzyjające okoliczności. W jego ocenie słaby prezydent w Stanach Zjednoczonych, podzielona Unia Europejska, sojusznicy w Unii Europejskiej, był o tym przekonany. Wszyscy wierzyliśmy jeszcze przez bardzo długi czas w to, że droga dyplomatyczna nie jest drogą zamkniętą. Czy to jest naprawdę szaleństwo? No bo jak usprawiedliwiać masowe gwałty na kobietach? Jak usprawiedliwiać masowe wywózki ludności cywilnej liczone w setki tysięcy ludzi gdzieś w głąb wielkiego imperium? Świadomie uderza w infrastrukturę krytyczną, energetyczną, plus ku temu blokuje faktycznie porty ukraińskie. Kryzys żywnościowy stał się dla Putina takim instrumentem, narzędziem politycznym, żeby wywołać presję na cały świat demokratyczny. Potrzebujemy solidarności, potrzebujemy mocnego stanowiska wobec Rosji, potrzebuje jeszcze mocniejszych sankcji i wykonania tych sankcji, decyzji, które zostały podjęte. Niech Zachód nie łudzi się, że jakikolwiek przyjdzie zastępca Putina, obali ktoś Putina, to będzie lepiej, będzie gorzej. Rosję może uratować tylko rozbiór Rosji. Musimy liczyć na wewnętrzny bunt, na wewnętrzną rewolucję w Rosji. I musimy zwracać się, musimy pomagać tej drugiej Rosji. Rosja przestanie być skuteczna w tym reimperialnym podboju, bo do tej pory była przecież cały czas skuteczna. Dzięki Zachodowi. Ta armia, którą świat cały postrzegał, no i władze na Kremlu też postrzegały swoją armię jako potężną siłę, drugą armię świata, a tymczasem na tych polach bitewnych Ukrainy ona zupełnie sobie nie radziła. O! Ukraińcy walczą. I to jest zaskoczenie. The entire world actually did not expect them to do so well, and the entire world did not expect Russians to do so terrible. Trzeba sobie powiedzieć bardzo dobitnie, co żeśmy w przeszłości takiego robili, co pozwoliło na tego typu zachowania. Przez lata powtarzano jak mantrę, że Rosja jest potrzebna, aby rywalizować z Chinami, tam rozwiązać klimat, kryzys klimatyczny, walczyć z terroryzmem, etc., etc. Dzisiaj widzimy, że traktowanie Rosji w ostatnich latach, w ostatnich dekadach w istocie, było nieprzemyślane. Nie docenialiśmy tego zagrożenia, które z tamtej strony dla całej Europy, a w istocie rzeczy dla świata płynie. Co kilkanaście lat Rosja wszczyna gdzieś wojnę. A Władimir Putin ogłosił wojnę z Zachodem w lutym 2007 roku w Monachium na konferencji, prawda? Otwarcie to powiedział. W następnym roku puścił czołgi na stolicę suwerennego kraju i oderwał od niego spory kawał terytorium, mam na myśli Gruzję. Przypomnijmy, konflikt chociażby w Donbasie trwał od 2014 roku. Również konflikt wywołany przez rosyjskich separatystów i Rosję. 17 grudnia 2021 roku, bo wtedy Rosja przedstawiła ultimatum zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i wszystkim państwom europejskim. Ultimatum, w którym żądała właściwie przewrócenia całego porządku w Europie. I do believe that 24th of February of 22 will be written in history books later as the date when the Third World War began.